Dzieci rodziców, którzy pracowali w zakładach JBB, na wakacyjną nudę nie mogły narzekać. Wojewoda mazowiecki przy współpracy ostrołęckiego chówca ZHP zorganizował dla dzieci półkolonie w szkole podstawowej w Łysych. 14 dni trwają kolonie dzieci od lat 6 do lat 13. Organizatorem był chówiec Ostrołęka, natomiast sponsorem wojewoda mazowiecki. W całości oczywiście wszystkie koszta pokrywa wojewoda mazowiecki. Była to kolejna forma pomocy dla byłych pracowników JBB. Dzieci są z Łysych, większość. Część dzieci jest z Lelisa, część dzieci jest z Zalasa. My organizujemy transport dojazdu i odwozu dzieci, które tu uczestniczą na półkolonii. Dzieci pod opieką 5 wychowawców i 10 harcerzy korzystały z wielu atrakcji. Każdy dzień wypoczynku wypełniony był po brzegi. Konkursy, zabawy, wycieczka do Galindy i Kadzidłowa, spotkanie z policją. To tylko niektóre z długiej listy atrakcji. Była policja, był pies policyjny, atrakcja dla dzieci ogromna. Było bezpieczeństwo na drogach. Była pani Olga, Aleksandra Nowak o Unii Europejskiej. Mieliśmy wesołe miasteczko. Mieliśmy dwie wycieczki, to znaczy do dwóch miejscowości, do Galindi i do Kadzidłowa. Oczywiście w Galindi z przewodnikiem i była inscenizacja historii Galindów przez pana przewodnika przedstawiona i z uczestnictwem naszych dzieci. Tutaj na półkoloniach dzieciaki zajmują się wszelakimi różnymi metodami zabawy harcerskiej, od piosenek po pląsy, szyfry, węzły. Są naprawdę bardzo zainteresowane tym, co tutaj robimy. Wytworzyła się grupa, która bardzo lubi śpiewać. Grupa, która non-stop chodzi z jakimiś sznurkami, wiąże supełki. Grupa, która szyfruje wiadomości i robi psikusy, bo ostatnio znaleźliśmy na słoiku z napisem woda karteczkę z zaszyfrowanym napisem woda. Czyli już mieliśmy zagadkę, co to jest. Bardzo jest fajnie. Robimy różne zabawy. A co dzisiaj robicie, że macie takie stroje? Dzisiaj jest bal przebieranców. Bardzo fajnie tutaj jest. Szliśmy na wycieczkę, zbieraliśmy różne rzeczy, które uważamy za skarby i robiliśmy obrazy, żeby coś z nich zrobić, żeby coś z nich utworzyć. A jakie to były skarby? Kwiaty, liście, żołędzie, różne rzeczy, które uważamy za skarbami. Przedostatniego dnia w szkole mieniło się od kolorów. Dzieciaki w zrobionych przez siebie strojach bawiły się na dyskotece. Te odważniejsze próbowały swoich sił również w karaoke. Półkolonie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Cieszymy się, że możemy pomóc wspólnie tutaj z Rafałem Pyzlakiem. Rafał Pyzlak to jest radny osiedla Dzieci Polskich, że możemy coś zrobić, pomóc przy okazji odrobinką też czasu poświęcić w tych półkoloniach, które organizuje dla dzieciaków kto? Związek Harcerstwa Polskiego. I dobrze się bawicie? Tak. Fajnie. A fajnie, że jest się dyskoteka, czy słabo? Dobrze. No to potem sobie na takiej dyskotece, a Rafał tą dyskotekę zagra. Cieszę się bardzo, że mogłem się tutaj znaleźć i oczywiście cieszę się bardzo, że mogę komuś pomóc, tak? To chyba taka bardzo szlachetna inicjatywa. Ja się do tego dołączam ze swojej strony, w małym stopniu na pewno, w bardzo małym stopniu, ale cieszę się, że mogę tutaj być i jeżeli będę mógł coś jeszcze więcej zrobić, to na pewno zawsze będę wspierał swoją osobą i tym, co potrafię, każdą inicjatywę, która będzie organizowana tutaj dla społeczności z Łysych i z okolic.